na początek zdefiniuję, o czym będę tutaj mówił, o następstwach udaru, a mówiąc o następstwach, mam na myśli zaburzenia w funkcjonowaniu pacjenta wynikające z uszkodzenia struktury mózgu lub zaburzeń jego funkcjonowania będące skutkiem udaru mózgu lub urazu mózgu. Następstwa można podzielić na przemijające, takie jak zaburzenia zachowania, depresja i następstwa trwałe, takie jak niedowład połowiczy. Następstwa udaru mózgu i urazów mózgu są zwykle mnogie, wymagają wielospecjalistycznego leczenia, zarówno farmakologicznego, jak i opieki takiej pozafarmakologicznej, angażującej różnych specjalistów, nie tylko lekarzy, ale logopedów, fizjoterapeutów, psychoterapeutów, terapeutów zajęciowych. Udar mózgu jest chorobą, którą diagnozujemy już od wielu, wielu lat na podstawie ciągle tych samych kryteriów diagnostycznych, które są oparte o wystąpienie objawów ogniskowych lub uogólnionych objawów uszkodzenia czy dysfunkcji ośrodkowego układu nerwowego, które pojawiają się nagle lub szybko się rozwijają i które nie mają innej przyczyny niż naczyniowa. Udar jest chorobą bardzo częstą. Statystyki są takie, że zapadalność na udar mózgu wynosi około 150 osób na 100 tysięcy populacji na rok. Częstsza jest u mężczyzn niż u kobiet. W Polsce jest to około 70-80 tysięcy w ciągu roku w takim mieście czy rejonie jak Kraków, który liczy około miliona mieszkańców. Ilość pacjentów z udarem to jest około 1500 osób w ciągu roku. Rokowanie, jak Państwo widzicie, jest dosyć poważne. 15% pacjentów po zachorowaniu na udar mózgu umiera w przeciągu miesiąca. 30% jest ciężko okaleczonych, kolejne 30% żyje z łagodnymi następstwami udaru, a około 1/4 wraca do normalnego funkcjonowania. I około 15% z tych osób, które przeżyją, wymaga instytucjonalnej opieki. Udar mózgu jest chorobą, która nawraca i około 10% pacjentów doznaje kolejnego udaru mózgu w ciągu roku od zachorowania. Udar mózgu jest stanem zagrożenia życia i tak też powinien być traktowany, czyli podobnie jak zawał serca. Bardzo się cieszymy, że świadomość społeczna w odniesieniu do udaru mózgu zwiększa się. Widzimy to obserwując coraz większą liczbę pacjentów trafiających do izby przyjęć zaraz po zachorowaniu, a nie w ciągu kilku dni, jak to było wcześniej, gdyż daje to nam możliwość skutecznego i szybkiego leczenia. Ze względu na etiologię udaru możemy go podzielić na udary niedokrwienne, które stanowią zdecydowaną większość, i udary krwotoczne, wśród których wyróżniamy udar krwotoczny, krwotok śródmózgowy i krwotok podpajęczynówkowy. Istnieje też taka choroba jak udar żylny, ale jest to bardzo rzadka sprawa, to jest poniżej 1%. Tutaj na tym slajdzie widzicie Państwo obraz tomografii komputerowej pacjent w udarze mózgu. Dwa skany po stronie lewej to są skany pacjenta po przebytym udarze niedokrwiennym. To czarna plama w górnej części obrazka podłużna. Jest to miejsce, gdzie dokonał się udar niedokrwienny w zakresie unaczynienia przez tętnicę przednią mózgu. Te skany po prawej stronie to są skany pacjentów z udarem krwotocznym. Ta biała plama to jest krew. W codziennym życiu niekoniecznie ta diagnostyka jest taka prosta, że jest to wszystko czarno-białe. Zdarza się, że stanowi to, jest to pewien problem z postawieniem diagnozy wyłącznie w oparciu o tomografię komputerową. Najczęstsze objawy udaru niedokrwiennego to, czy najbardziej charakterystyczne, to jest niedowład jednej kończyny czy niedowład połowiczy, zaburzenia czucia, zaburzenia mowy o typie dysartrii lub afazji, zaburzenia widzenia lub też zaburzenia równowagi, zawroty głowy, upadki, czyli objawy uszkodzenia w struktur tylnej jamy czaszki. Udar mózgu jest chorobą, która początkowo przebiega dosyć dynamicznie i to zarówno pod względem objawów klinicznych, jak i obrazu radiologicznego. Tu mamy tomografie komputerowe wykonywane sekwencyjnie u pacjenta.
kolejnych dniach i tygodniach od zachorowania. Pierwszy skan wykonany w pierwszej dobie zachorowania w lewym górnym rogu, który jest, przedstawia prawidłowy mózg. W lewym dolnym rogu mamy tomografię, w której są wczesne zmiany polegające na zatarciu różnic między strukturą, istotą szarą, istotą białą mózgu. W prawym górnym rogu już powoli rysujące się ognisko niedokrwienne z niewielkim obrzękiem i w prawym dolnym rogu jest to tomografia wykonana wiele tygodni od zachorowania i widzimy tutaj bliznę taką poudarową, która jest wypełniona płynem. Pacjenci, którzy trafią do oddziału udarowego w przeciągu 2-3 godzin od zachorowania, u takich pacjentów mamy możliwość leczenia przyczynowego udaru. Polega to na podawaniu dożylnie leku, który rozpuszcza skrzeplinę krwi będącą przyczyną udaru. Jest to w tym momencie standard postępowania, nazywa się to trombolizą dożylną. I tego typu leczenie jest w tym momencie dostępne we wszystkich oddziałach udarowych i daje możliwość uzyskania bardzo dużej poprawy stanu neurologicznego. Niestety obarczone jest to ryzykiem wystąpienia powikłań krwotocznych, jako że ten lek powoduje również tego rodzaju powikłania i zdarzają się również nam bardzo ciężkie krwotoki po takim leczeniu. W tym roku ukazało się kilka publikacji dotyczących innej metody. Jest to metoda zwana trombektomią mechaniczną. Polega ona na mechanicznym usunięciu skrzepu przez wprowadzenie przez tętnicę udową do tętnic mózgu takiego stentu, takiej metalowej sprężyny, która po rozprężeniu w tętnicy mózgowej porywa ze sobą skrzeplinę krwi i dzięki temu można ją po prostu mechanicznie usunąć z naczynia mózgowego i w ten sposób udrożnić tętnicę i spowodować ponowny napływ krwi. Dzięki temu uzyskujemy efekt znacznego zmniejszenia objawów neurologicznych. To jest ta metoda, która w tym momencie staje się standardem, prawdopodobnie w przyszłym roku będzie już wchodziła do takiego normalnego użycia w wysokospecjalistycznych oddziałach udarowych. U pozostałych pacjentów, to znaczy u tych, którzy nie zdążą dojechać do oddziału udarowego w ciągu tych kilku godzin, jak również i u tych, którzy przebyli takie leczenie trombolizą dożylną lub trombektomią mechaniczną. U tych chorych stosujemy także inne metody leczenia polegające na zapobieganiu powikłaniom i ich leczeniu. Stosujemy prewencję wtórną, czyli zapobieganie kolejnym udarom niedokrwiennym, gdyż jak mówiłem wcześniej, udar niedokrwienny jest chorobą nawracającą. Pacjenci w ramach hospitalizacji w oddziałach udarowych mają prowadzoną rehabilitację wczesną, rehabilitację ruchową, rehabilitację mowy, rehabilitację funkcji poznawczych. No i oczywiście leczymy wszystkie choroby współistniejące, których jest zwykle bardzo wiele. Pacjenci, którzy zachorowują na udar mózgu, są to pacjenci obciążeni nadciśnieniem tętniczym, cukrzycą, chorobami serca. Aby takie leczenie było możliwe, konieczne jest funkcjonowanie zespołów specjalistów, zespołów udarowych w oddziałach udarowych i taki zespół powinien składać się z pielęgniarek, które mają doświadczenie w opiece nad pacjentami neurologicznymi, lekarzy, nie tylko neurologów, ale internistów i lekarzy innych specjalności, fizjoterapeutów, logopedów, psychologów, pracowników socjalnych. I taki model opieki w tym momencie funkcjonuje we wszystkich oddziałach udarowych. Jest to niejako wymuszone przez przepisy Narodowego Funduszu Zdrowia, który obliguje wszystkie oddziały udarowe do stworzenia takich właśnie zespołów. Jeśli chodzi o urazy głowy, to tutaj statystyka jest podobna, można powiedzieć, bo to też jest około 200 osób na 100 tysięcy na rok. Tylko 1/4 z tej grupy wymaga leczenia szpitalnego i rokowanie jest zupełnie inne niż w przypadku udaru mózgu. Tutaj śmiertelność wynosi około 2%, trwałe ciężkie kalectwo 1-2%. Czyli jak przypomnimy sobie tą statystykę dotyczącą udaru niedokrwiennego, to tam było to około 10-krotnie wyższe te odsetki. W większości są to młodzi mężczyźni, przyczyną urazów są wypadki komunikacyjne, upadki z wysokości, pobicia i niejednokrotnie tutaj do tego wszystkiego przykłada się alkohol. Urazy można podzielić na urazy miejscowe,
które wynikają z bezpośredniego działania bodźca mechanicznego na mózg i konsekwencją takiego urazu, takiego działania uszkadzającego jest złamanie kości, złamanie z wgłowieniem, krwiak nadtwardówkowy, krwiak śródmózgowy, stłuczenie mózgu. Do urazu może też dojść bez bezpośredniego działania bodźca uszkadzającego na mózg. Jest to tak zwany uraz rozlany, zamknięty, w którym do urazu dochodzi na skutek uderzenia mózgu o ścianę czaszki. Urazy można też podzielić na urazy pierwotne i wtórne. Do wtórnego urazu mózgu dochodzi na skutek narastającego obrzęku lub też wgłobienia, czyli wtedy, kiedy mózg na skutek tego, że nie mieści się w czaszce, dochodzi do jego jakby ucisku i to też daje objawy takie jak w urazie mechanicznym. Następstwa udaru i urazu są poniekąd wspólne. Takim następstwem jest deficyt neurologiczny w postaci niedowładu jednej kończyny, niedowładu połowiczego, niedowładu kończyn dolnych. Jest też spastyczność, czyli wzmożone napięcie mięśniowe, o którym za chwileczkę powiem, zaburzenia mowy o typie afazji lub dysartrii, uszkodzenia nerwów czaszkowych, padaczka, zaburzenia funkcji poznawczych, zaburzenia neurobehawioralne, depresja, jak też i takie zaburzenia ogólnomedyczne w postaci odleżyn, powikłań zakrzepowo-zatorowych, infekcji, upadki. Padaczka może występować, jest następstwem zarówno udarów i urazów mózgowych. Mogą tutaj występować zarówno napady uogólnione, jak i napady częściowe. Częściej występuje to po urazach otwartych, urazach penetrujących. To jest około nawet do 60% pacjentów. Potem po wiele lat po takim urazie miewa napady padaczkowe. Rzadziej zdarza się to po urazach zamkniętych. Padaczka może być powikłaniem udaru mózgu, rzadziej niż po urazie mózgu i tutaj udary krwotoczne częściej są przyczyną napadów padaczkowych niż udary niedokrwienne. Mechanizm powstawania padaczki polega na utworzeniu się takiego ogniska padaczkorodnego w okolicy blizny poudarowej lub pourazowej i padaczka zarówno po udarze mózgu, jak i po urazach mózgu jest wskazaniem do rozpoczęcia leczenia i do długotrwałej terapii. Padaczka nie powinna być powodem do rezygnacji z rehabilitacji pacjenta, powinna być co najwyżej powodem do zmiany takiego postępowania, jeśli to jest konieczne. Spastyczność, czyli wzmożenie napięcia mięśniowego, mięśni szkieletowych jest dość częstym powikłanym czy następstwem udarów częściej krwotocznych niż niedokrwiennych i bardzo często urazów mózgu. Spastyczność polega na narastaniu napięcia przy rozciąganiu, przy prostowaniu stawu, który ten opór narasta stopniowo, a potem gwałtownie opada. Taki jest to tak zwany objaw scyzorykowy. Można wyróżnić pewne takie wzorce spastyczności w kończynie górnej, czyli pewne grupy mięśni są częściej objęte tą spastycznością niż inne i powodują, że powstaje taki wzorzec w postaci zgiętego łokcia, nawróconego przedramienia, zgiętego nadgarstka albo obraz zaciśniętej pięści czy kciuka w dłoni. Leczenie spastyczności w tym momencie jest możliwe i dosyć już popularne, jeśli można tak powiedzieć, przy pomocy toksyny botulinowej. Są to zastrzyki, które podaje się podskórnie, domięśniowo, przepraszam, zastrzyki z niewielkiej ilości leku, który jest białkiem, który wnika do zakończeń nerwowo-mięśniowych i tam powoduje uszkodzenie białek, które umożliwiają łączenie się pęcherzyków zawierających acetylocholinę z błoną presynaptyczną i przez to uniemożliwiają przejście tego bodźca z nerwu na mięsień i w efekcie nie dochodzi do narastania spastyczności. Taki efekt utrzymuje się około 3 miesięcy po podaniu leku, potem na skutek odrastania zakończeń nerwowych i tworzenia się nowych połączeń nerwowo-mięśniowych
te objawy spastyczności narastają, konieczne jest podanie kolejnego leku. Dzięki stosowaniu tego leczenia uzyskujemy zmniejszenie spastyczności, zmniejszenie bólu, który wynika z wzmożonego napięcia mięśniowego, ułatwia to prowadzenie rehabilitacji ruchowej, ułatwia wykonywanie wszelkich zabiegów higienicznych i pomaga również w przemieszczaniu się pacjenta. Depresja może towarzyszyć, może być następstwem zarówno udarów mózgu, jak i urazów mózgów. Jeśli chodzi o depresję poudarową, to zwykle objawia się to takim przygnębieniem, smutkiem, wycofaniem, brakiem motywacji do podejmowania jakichkolwiek działań, w tym do leczenia. Mogą też być objawy somatyczne, takie jak zaburzenia snu, bóle głowy. Występuje to u bardzo wielu chorych. Nawet do 60% pacjentów po udarze mózgu rozwija jakieś objawy zespołu depresyjnego. Ten zespół depresyjny może być zarówno reakcją na niesprawność, jak i może wynikać z uszkodzenia środkowego układu nerwowego. Jest to zjawisko, które pogarsza rokowanie, powiększa śmiertelność, utrudnia rehabilitację przede wszystkim, ponieważ pacjent nie chce ćwiczyć i wymaga leczenia. Depresja pourazowa różni się nieco, jeśli chodzi o obraz kliniczny, od depresji poudarowej. Tutaj często pacjenci skarżą się na koszmarne sny, powracające wspomnienia z czasu urazu. Często towarzyszą temu objawy lęku, drażliwości. I te objawy wymagają różnicowania z zespołem stresu pourazowego i przewlekłym podmiotowym zespołem pourazowym. Zaburzenia funkcji poznawczych będące następstwem udaru to tak zwane otępienie poudarowe, które niekoniecznie jest jednoznaczne z otępieniem naczyniowym. Około 40% pacjentów rozwija zespół otępienny niedługo po incydencie udarowym. Przy czym w dłuższej obserwacji okazuje się, że jest to po prostu choroba Alzheimera lub inne choroby neurodegeneracyjne powodujące otępienie, a ten epizod udarowy jest tylko takim powodem do ujawnienia się tych objawów. U większości pacjentów jest to jednak tak zwane otępienie naczyniowe, którego etiologia i patogeneza jest inna niż choroba Alzheimera. I objawy otępienia naczyniowego, bo o tym tutaj jest mowa, to są głównie objawy uszkodzenia takiego podkorowego, czyli zaburzenia funkcji wykonawczych, spowolnienie przetwarzania informacji, zaburzenia emocjonalne, zaburzenia osobowości. Natomiast objawy korowe, tak jak zaburzenia pamięci, zaburzenia mowy, zaburzenia liczenia, wynikają z uszkodzenia najczęściej tych obszarów mózgu, które odpowiadają za tą konkretną funkcję. Jeśli chodzi o specyficzne następstwa po urazie, to tutaj ich jest bardzo wiele, ja wybrałem tylko kilka. Takim następstwem jest krwiak podtwardówkowy przewlekły, wyciek płynu mózgowo-rdzeniowego, pourazowy zespół podmiotowy oraz encefalopatia pourazowa. Krwiak podtwardówkowy jest chorobą, której istotą jest pojawienie się krwi w przestrzeni podtwardówkowej. I tutaj na tym skanie z tomografii komputerowej widzimy po stronie lewej taki osełkowaty obszar, ciemniejszy. Jest to właśnie przewlekły krwiak podtwardówkowy, który powoduje ucisk prawej półkuli mózgu i tego typu zmiana może dawać objawy, aczkolwiek nie musi, objawy neurologiczne. Zwykle krwiaki podtwardówkowe ujawniają się w pewnym odstępie czasu od urazu pierwotnego i jeśli pojawia się szybko, mówimy wtedy o krwiaku ostrym podtwardówkowym. Zwykle towarzyszy temu bardzo dynamiczny, zmieniający się obraz kliniczny. Jest to związane z dużą śmiertelnością. A kiedy taki krwiak powstaje wolno na skutek powoli sączącej się krwi do przestrzeni podtwardówkowej, wtedy te objawy mogą narastać nawet tygodniami. Uraz głowy wcale nie musi być dużym urazem. Tutaj pacjenci często skarżą się na bóle głowy, zaburzenia koncentracji uwagi, zaburzenia pamięci, mogą być widoczne jak i zaburzenia mowy, a w dalszym etapie na skutek narastania tego krwiaka pojawiają się objawy wzmożonego ciśnienia śródczaszkowego, czyli zaburzenia świadomości, nudności, wymioty. Pourazowy zespół podmiotowy, czyli dawna nazwa, to jest cerebrastenia pourazowa albo nerwica pourazowa.
Jest to występowanie niedługo po urazie mózgu, najczęściej lekkim, takich objawów jak bóle głowy, zaburzenia koncentracji uwagi, drażliwość, zaburzenia snu, nadwrażliwość na światło, na dźwięki, męczliwość. Może to być jeden objaw, może to być więcej objawów. Zwykle te objawy ustępują w przeciągu kilku tygodni od urazu mózgu. I to, co bardzo charakterystyczne, nie towarzyszą temu żadne zmiany w badaniu neurologicznym, żadne objawy ogniskowe, ani nie ma też nieprawidłowości w badaniach dodatkowych, tak jak tomografia, czy rezonans magnetyczny lub ocena funkcji poznawczych. U pacjentów, którzy przebyli uraz umiarkowany lub ciężki, te objawy mogą utrzymywać się dłużej i być bardziej uporczywe. Czym innym jest encefalopatia pourazowa? Tutaj jest to, objawy mogą być podobne, przy czym towarzyszą im objawy ogniskowe w badaniu neurologicznym i zwykle jakieś nieprawidłowości w badaniach obrazowych lub innych badaniach dodatkowych. Jest to też częsta przyczyna różnego rodzaju procesów sądowych o odszkodowanie. Już kończąc moje wystąpienie, chciałem powiedzieć kilka słów na temat tego, co możemy zrobić z pacjentem po udarze, czy co powinniśmy robić z pacjentem po udarze mózgu i po urazie mózgu w zakresie takiej rehabilitacji, czy to w warunkach oddziału rehabilitacji, czy w warunkach poradni, czy rehabilitacyjnej. Na pewno należy pamiętać, że u takiego pacjenta, zarówno po udarze, jak i po urazie, mogą wystąpić w odległej dobie od pierwotnego zachorowania, mogą wystąpić różnego rodzaju stany, które mogą być stanem zagrożenia życia dla pacjenta, takim jak powikłania zakrzepowo-zatorowe, nawrót udaru, czy też zaostrzenia innych chorób towarzyszących. I tutaj nawet takie z pozoru błahe objawy, jak zmniejszenie wydolności pacjenta, zawroty głowy, bóle głowy. Tego typu objawy powinny sprawić, że powinniśmy myśleć o wykonaniu badań diagnostycznych i też zmodyfikować tą intensywność i sposób, w jaki pacjent jest, intensywność ćwiczeń i sposób, w jaki pacjent jest rehabilitowany. Przed rozpoczęciem rehabilitacji pacjent powinien być oceniony pod kątem występowania zaburzeń emocjonalnych, zaburzeń depresyjnych, zaburzeń funkcji poznawczych, ponieważ wszystkie te objawy mogą komplikować przebieg rehabilitacji, a niektóre z nich można leczyć i dzięki temu zwiększyć skuteczność prowadzonej terapii. Proces rehabilitacji pacjentów po udarze i po urazie mózgu powinien rozpocząć się jak najwcześniej, szczególnie dotyczy to pacjentów starszych. Ta rehabilitacja zwykle jest procesem długotrwałym, wieloetapowym i tak należy to przygotować siebie i pacjenta też do tego, że nie będzie to sprawa prosta. Intensywność rehabilitacji powinna być dostosowana do możliwości chorego, to dość oczywiste. I nie należy zapominać, że w trakcie leczenia rehabilitacyjnego nie powinniśmy zaprzestać czy uniemożliwić pacjentowi leczenia pozostałych schorzeń, jak i prewencji wtórnej udaru mózgu. Bardzo dziękuję.